Czym jest dla mnie Góra Gradowa? Góra Gradowa to fascynujące miejsce położone w ścisłym centrum Gdańska. 22 hektary zieleni, oferujące nie tylko świetnie zachowane obiekty historyczne, wystawy interaktywne, ale także, a może i przede wszystkim, piękną panoramę na cały Gdańsk. Polecam gorąco. W okresie międzywojennym Góra Gradowa zasłynęła przede wszystkim jako studenckie siedlisko oraz miejskie, otwarte dla wszystkich tereny rekreacyjne. Część obiektów zaadaptowano na kwatery niemieckich korporacji akademickich działających na miejscowej politechnice. W pofortecznych budynkach urządzono biura tych organizacji, sale do spotkań i ćwiczeń, a także pojedyncze pokoje mieszkalne. Również wozownia artyleryjska została przystosowana do potrzeb studentów. W latach 1922-1923 urządzono w jej wnętrzach dom studencki z prawdziwego zdarzenia, który dysponował 38 pokojami i łącznie około 80 łóżkami. Z kolei w fosie Redity urządzono dla studentów strzelnicę małokalibrową. Dawny fort w okresie wolnego miasta stał się prawdziwym bastionem niemieckich studentów, gdzie mieszkali, spotykali się i bawili. Góra Gradowa stała się także w okresie międzywojennym jednym z popularniejszych miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów. Chętnie spacerowano ścieżkami wytyczonymi na koronach wałów, przesiadywano na poustawianych ławkach, na polanach organizowano pikniki. Z punktów widokowych podziwiano panoramy miasta. W sezonie zimowym ze stoków Góry Gradowej korzystały dzieci, zjeżdżając na sankach. Nie brakowało nowej zieleni. Na bastionie Neubauera posadzono szpaler drzew oraz klomby kwiatowe. W punktach widokowych stworzono ramy z grabowych szpalerów, natomiast od strony ulicy Nowe Ogrody park przyjął postać niewielkiej, zgeometryzowanej kompozycji ze szpalerami formowanych drzewek i polanami z kwietnikami. W 1935 roku założono ogród różany na terenie bastionu Neubauera. Został zresztą odtworzony i dziś istnieje mniej więcej w tym samym miejscu. Na wschodnim zboczu bastionu jerozolimskiego wytyczono w poprzek stoku ziemne tarasy i także obsadzono je roślinami.